Z okazji 500. rocznicy postawili tutaj krzyż ku czci właśnie bitwy pod Grunwaldem, która była w 1410 roku. Siemanko, tutaj Hubi i Kubi. Właśnie jesteśmy pierwszymi w ogóle Polakami, pierwszymi ludźmi na świecie, którzy zdobyli ten 600 metrownik latem i zjedziemy na nim na nartach. Zobaczcie, check this out. I właśnie tak się Kuba nagrywa vlogi, a nie to takie pierdolenie całe. Kurwa, ze smutne, nie umiem! Ze smutną miną. Nie umiem, przepraszam, pierdolę to całe wideo. Godzina 6 rano, wyruszamy na podbój 600 śnika. Gdzie? Dziś razem ze zdobyciem 600 metrownika chcielibyśmy wam zaprezentować kilka sztuczek, które możecie wykorzystywać, gdy idziecie w nieznane tereny, żeby się wam nie stała krzywda po prostu. Niestety nie jest tak kolorowo, jakby się wydawało. Na takich wysokościach już grasują dzikie zwierzęta. Co to było za zwierzę? Jaskół. Atakują i straszą, bo są bardzo niebezpieczne. No już mogą udziobać. Mama mówiła, weź gumiaki, bo jest mokro. To nie, nie, stuluwa. Chyba co trzeba zabrać w wycieczkę w góry? Na pewno trzeba wziąć ze sobą prowiant typu piwo. Najważniejsze, że są dobre buty. Już mi się zepsuły. Drodzy, niestety. Ale nie poddajemy się. Niestety, niestety. Ktoś to ewidentnie oszukuje. Albo to Snapchat, albo to jest Wikipedia. Miało być 600 metrów, a na Snapie pokazuje 500. Na Snapie pokazuje 400. 490. Pokażemy wam teraz, co należy zabrać, gdy wybieracie się na taką wycieczkę. Z oddychaniem już jest naprawdę ciężko, więc papierosy. Buty narciarskie, oczywiście narty to jest normalka. I jeszcze koszulkę na zmianę możecie wziąć, w którą owiniecie sobie piwko, żeby się wam nie potłukło. Co możliwe, że to jest duch? Już tej... To są duchy dwóch sów, które Hubert już potrącił. Nawiedzają cię teraz, będą cię kurwa teraz po nosach męczyć. Dobrze spałeś dzisiaj? No. Kuba, co robisz? Muszę odstraszować moje narty, bo miałem je przygotowane na dzisiejszy wypad. Smarowanie masłem, kamieniami, błotem. Trzeba dbać, się dba, się ma. Kurwa, jakiś sprzęt, gościu. Wszystko się zgadza. Związania na swoim miejscu. Krawędzie są. Taśma klejąca, żeby się nie rysowały mi ślizgi. Przy transporcie. Przy transporcie do tego. Kurwa mać. Dobra. Kurwa, rzeczywiście. Na tej wysokości pająki? Pamiętajcie, mokre skarpetki w wyprawie są nieraz zaletą. Możesz sobie posmarować gościu na artę. Patrz, synku i córko. Widzisz to? Jak ja to kurwa teraz za... Nagła zmiana planu. Musieliśmy zmieniać narty, bo nie pasowały buty. No to jedziemy, gościu. Nie. Dobrze. O-o. Jest. Dobra, dawaj, pokaż. Kurwa, ty masz oksy. Ojej, ojej, młody. Uwaga, jadę. O kurwa.
O kurwa. O kurwa, moja noga. O nie, musimy przejebać przez tę malinę. O nie. No. O nie. Ej, czekaj, odsuń się, ja się rozpędzę i przejadę przez to. No taki był przynajmniej plan. Ej, jadę. O kurwa. No niebezpiecznie. Spoko, przyspieszy się w programie. Kuba, trzeba tak podnosić co chwilę. To musisz przytrzymać. Kuba. Żeby wybić się stąd, przelecieć road gapa, wylądować na tym, przejechać później na wprost. Tam jest dobra skarpa, widzę. Znę się rozpędzić, przejechać przez wodę i wylądować na ścieżce po drugiej stronie jeziora. Tak stąd będzie prędkość dobra, nie? No myślę, że nie musimy robić speed testu. Okay. Dawaj. To się oczywiście wszystko potem edytuje w przyszłym tempie. Wybij się na nim. Po wszystkim.